marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Pochylmy się z szacunkiem nad mogiłami ofiar zbrodni katyńskiej, uczestnicząc z powagą Akademii Pamięci Ofiar Katynia, Starobielska, Ostaszkowa, aby pamięć sprzed 78 lat była żywa w pokoleniach polskiego narodu. Zbrodnia katyńska dotknęła także bezpośrednio mieszkańców Opatowca. W katyńskim lesie oraz Miednoje zginęli Franciszek Rokicki, Zygmunt Pietraszewski oraz Franciszek Grudzin. To właśnie im dedykujemy dzisiejszą uroczystość. Nadszedł rok 1939, wybuchła II wojna światowa, żołnierze polscy ze śpiewem na ustach szli ojczyźnie służyć. Żołnierze strzelają, żołnierze strzelają, Pan Bóg kule nosi. Żołnierze strzelają, żołnierze strzelają, Pan Bóg kule nosi. Wiosna 1940 roku. Zdrada, niewola, bestialski mord, Golgota Wschodu. W dalekiej stronie, w lesie zielonym smoleńskim, ziemia otwarła usta milczące, ziemia rozdarła serce. Słuchajcie, nieba, morza i lądy, biją godziny, nadchodzą sądy, bomby im grają, spiżowe trąby. Ostatnia dziejów znosi się karta, rola umarłych na sąd otwarta. Więc wieza wzywa, czar ściga czara, wicher człowiecze trochę rozmiata. Patrz, ulicą na sądzie świata, przed trybunały kat pozwał kata. W dalekiej stronie, w lesie zielonym smoleńskim, ziemia zadrżała, ziemia wydała, ziemia truchleje i jęczy. O Boże, najpierw jechali długo, wieziono ich wiosenną szeregą. Ilu ich było? 2, 5, 8, 12 tysięcy? Pamiętamy ich zbrojnych i hojnych. Pamiętamy młodziutkich przed wojną. O Boże, nie myśleć więcej, a jednak. O czym myślał, zanim umierał? Za szeregiem walący się szereg. Będziemy to kiedyś wiedzieli, skoro już wyszli spod ziemi. Ktoś ocalony cudem, ktoś schowany przypadkiem w rowie, straszliwą opowieść opowie. Czy szarpał ich ręce brudne? Czy poszli na rzeź bez oporu? Czy konali wiosennym wieczorem? Czy zabito ich w mroźne rano? O Boże, czy im się pożegnać dano? Czy do końca aż kadnie strzeli? O niczym nie wiedzieli? To już 78 lat upłynęło, od kiedy wszyscy znaliśmy, jak wielkim okrucieństwem może uderzyć człowiek, a drugi człowiek. Czekaliśmy na ciebie, a najgorsza była ta niepewność. Najpierw czy żyjesz, czy żyjecie, a gdy odkryto ku naszemu przerażeniu masowe groby, kto był mordercą, kto
kto był sprawcą zbrodni, kogo obwiniać, na kogo wydać bezgraniczny żal. Tak wiem, to ja, to my. Po długim milczeniu Rosja przyznała się do zbrodni. Jak łatwo najpierw zrobić coś złego, a później przyznać się do winy. Po tylu latach zdałem sobie sprawę, jak wielki był ból osób oczekujących na jakąkolwiek odpowiedź od ojca, męża, syna, jak straszne były te miesiące niepewności. Z notatek doktora do Wiesława Jakubowicza, nauczyciela z Tarnowskich Gór, wziętego do niewoli pod Włodzimierzem Wołyńskim 23 września 1939 roku, przewiezionego przez Szewietówkę, Kijów, Starobielsk, Tiotkino do Kozielska 3 listopada 1939 roku, zapiski z kwietnia 1940. 7 kwietnia 1940. Wywożą dziś znowu. Miałem brzydki sen, Marysieńko. Było rano dziś, nabożeństwo u nas. 8 kwietnia 1940. Marysieńko, moja kochana, że mógł ci dać znać, że też wyjadę i tak pragnę listu do ciebie. 13 kwietnia 1940. Przerwa. Tak bym cię chciał, kochanie, zobaczyć i Bożenkę lub choć list dostać. Już tyle czasu nie mam żadnej wiadomości od ciebie, skarbie mój. 21 kwietnia 1940. Dziś po południu mnie zabrano. Po rewizji w samochodzie do bocznicy kolejowej, do więziennych wagonów, przedział 15 ludzi za kratami. 7 kwietnia 1940. Kapitan Józef Trepiak. Dzień słoneczny, bez wiatru, cieplejszy. Wysłano trzech generałów, Minkiewicza, Zmorawińskiego, Buchaterewicza oraz około 120 oficerów wyższych stopni. Katyń, Kozielsk, Ostaszków, Stałobielsk. Wiele godzin do dziś nie może zamieszkać w tej rozpaczy, potwierdzonej londyńską listą. Są szumiwe rzutki świadectw, medalik, fotografia, papierysznica z kulą w głowie. Świadczą przeciw kłamliwym wyrokom po drugiej stronie ciszy. Wszystko jest nieważne, byle by. Ten rzut w las
tygodnie, miesiące, a oni nie wracali. Od wiosny 1940 roku spoczywali w katyńskim lesie. Niech Golgota Wschodu, miejsce śmierci niewinnych ludzi, nigdy nie zostanie przez nas zapomniane. Jeżeli zapomnę o nich, Ty, Boże, na niebie, zapomnij o mnie. Gdyby Związek Radziecki od razu przyznał się do winy, z pewnością oszczędziłby ludziom wiele cierpienia. W lesie świadkami były drzewa okaleczone, innych świadków ścięto. Katem był człowiek, zatruty przez czas, który w kwietniowy dzień o 5 nad ranem zrodził potwory i bestie. Ptaki śpiewały rekwiem, a ziemia drżała na zbiorowych mogiłach. Dziś drzewa milczą, a ludzie krzyczą, przebici gwoździami pamięci. Zbrodni, które dokonują na mnie, tysiącach innych Polaków, nie da się cofnąć. Nie zmienimy biegu wydarzeń, lecz pamiętając o tym strasznym wydarzeniu, mówiąc o nim, można zapobiegać popełnianiu czynów podobnych temu, jakich miało miejsce ten jasny, słoneczny dzień. Tej nocy zgładzono wolność w katyńskim lesie. Z radzieckim strzałem w czaszkę pokwitowano wrzesień. Związano do tyłu ręce, by w obecności kata nie mogło wznieść się błagania do Boga i do świata. Tej nocy zgładzono prawdę w katyńskim lesie, bo nawet wiatr, co był świadkiem, po świecie jej nie rozniesie, bo tylko księżyc, niemowa, płynąc nad smutną mogiłą, mógł wyjawić światu, jak to naprawdę było. I tylko pamięć została po tej katyńskiej nocy. Pamięć nie dała się zabić, nie chciała ulec przemocy i woła o sprawiedliwość i prawdę po świecie niesie. Prawdę o jeńcu w tysiącach zgładzonych w katyńskim lesie. Ciśnij się do światła, niby barstę skóry, tłok patrzących twarzy, spod ruszonej dagni spoglądają jedna za drugiej do góry. Przyszliśmy do was tu złożyć u waszych stóp rozkwitłe pąki.
W pamięci naszej jest wasza żołnierska cześć i wasza męka. Pragnieniem naszym oddać wam chwałę, ugiąć kolana w tym miejscu krwawym. W katyńskim lesie szumią wam wrzozy i odpoczynek daj wieczny Boże. W katyńskim lesie schodzą wam zorze, wieczny spoczynek daj dobry Boże. Żegnał imię czarny mrok, gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń. Szli by walczyć o twój dom, w trąd zielonych pól.